Kto ci to powiedział? Witaj, czy jesteś zainteresowany zakupieniem pięknego posążka Inosa? Nie tylko ozdobi twój dom, ale będzie też trzymał z daleka wszelakie pomioty Beliara. Nigdzie nie znajdziesz piękniejszych Inosów niż u mnie. Nie jestem zainteresowany. Jak sobie chcesz, ale pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Co nowego? W mieście przybywa pokornych sług Inosa, nawet pomimo antykrólewskich nastrojów. Bardzo pozytywnie wpływa to na mój interes. Pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Poczekajmy, co z tego wyniknie. Jeśli w twoim sercu jest Inos, jeszcze wrócisz. Każdemu jest ciężko. Pozwól, że cię o coś zapytam, chłopcze. Wierzysz w Inosa? Oczywiście. Tu się świetnie składa. Potrzeba mi kogoś młodego, energicznego i z wiarą w sercu. Jak pewnie widzisz, na tej wyspie panuje dziwny zwyczaj. Pod kościołem rozstawiony jest kram, na którym zwykły prostak próbuję oszukać ludzi na sprzedaży posążków Inosa. Od mojego przybycia na Archolos nie dawało mi to spokoju. Próbowałem prosić w modlitwie o spokój dla swego umysłu, ale z każdym dniem czuję, jak coraz większy żar rozpala me serce. Trochę tak, jakby sam Inos chciał, bym interweniował w tej sprawie. Co gorsza, parę dni temu, gdy wróciłem rano pod kościół, jak spod ziemi pojawił się tutaj kolejny stragan. Postanowiłem wtedy, że ukrócę ten proceder. Czemu czegoś nie zrobisz w tej sprawie? Uwierz mi, próbowałem. Niestety, próba, na którą zostałem wystawiony, jest większa niż początkowo przypuszczałem. Chciałem podejść do straganu i uświadomić ludziom, że są wprowadzani w błąd. Oni jednak zamiast mnie spokojnie wysłuchać, zaczęli się przekrzykiwać, że nawet paladyn chce zakupić dla siebie taki posążek. W ciągu kilku chwil zbiegło się tylu mieszkańców, że prawie się tam taranowali. Od tego momentu nie zbliżam się do tych oszustów i ich figurek. Próbowałeś rozmawiać o tym z magami? To była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem. Odpowiedzieli mi jedynie, że nie widzą nic z tym złego. Według nich posążki pozwalają nawet prostym biedakom mieć namiastkę Inosa przy sobie, co ułatwia szerzenie wiary. A ty się z tym nie zgadzasz? Paladyn nie może sprzeciwić się woli maga ognia. Ale? Ale ty nie jesteś paladynem. I wiem, że cała Rada Magów Ognia z tym Xardasem na czele byłaby temu przeciwna. Właśnie dlatego musimy coś z tym zrobić. Xardas? Xardas to przywódca Kręgu Ognia. To jedna z najpotężniejszych i najmądrzejszych osób w całym Królestwie. Od dłuższego czasu prawie nikt go nie widuje. Wszyscy mówią, że przesiaduje całymi dniami w bibliotekach rozsianych po całej Myrtanie i Nordmarze, by znaleźć sposób na ostateczne rozwiązanie wojny z orkami. Przynajmniej tak było, gdy opuszczałem kontynent. Jeśli się nie pospieszy, to jeszcze wygramy tę wojnę wyłącznie przy pomocy naszych broni z magicznej rudy i magii runicznej. Chłopcy z Vanguardu już o to zadbają. Pomogę ci. Od czego mam zacząć?
Właśnie na taką postawę liczyłem. Najlepiej, jeśli zaczniesz od wypytania tego całego Mylora o szczegóły jego interesu. Skąd bierze te figurki? Czy ma wszystkie potrzebne pozwolenia? Czy sam jest chociaż wierzący? Gdy tylko uda ci się coś ustalić, wróć do mnie. Coś się w końcu zmieni. Mnie i tak nikt nie pyta. Pohandlujmy. Szkielety! 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 Wszędzie są szkielety i jest ich coraz więcej. Demoniczne szkielety chcą mnie obedrzeć ze skóry i też zamienić w szkielet. Szkielety? Jakie szkielety? Czy aby na pewno czujesz się dobrze? W tobie też ukrywa się szkielet! Pomocy! Cholera, wynoszę się stąd! Hej! Jak życie? Nie bój nic, chłopczyku, gdybyś przypadkiem kipnął... To wszystko tylko plotki. Paladynowi Kandakowi nie podoba się wasz handel posążkami Innosa. O bogowie, znowu to samo. Ile razy mam powtarzać? Handluję legalnie! Wiem, że jest paladynem i ma już swoje lata, ale jeśli dalej będzie mnie nękał, będę musiał porozmawiać z wodzami. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Proszę. Oto moje dokumenty, panie władzo. Zobaczmy. Dziękuję. Wszystko wydaje się być w porządku. Magowie nie mają nic przeciwko? No ależ skąd? Wręcz przeciwnie. Są bardzo zadowoleni, że przyczyniam się do szerzenia wiary w naszego Boga. I tylko dlatego nie widzą w tym nic złego? Chłopcze, szczegóły kontaktów z magami nie powinny być twoim zmartwieniem. Skąd bierzesz swoje figurki? Wszystkie moje posążki są wykonane z najwyższej jakości materiałów przez doświadczonych i dobrze opłaconych pracowników. Następnie są bardzo ostrożnie pakowane, by dotarły na moje stoisko w doskonałym stanie i wysyłane drogą morską na samo Archolos. Tam je odbierają tragarze, dostarczają do mnie i ostatecznie, za kilka złotych monet, każdy może się cieszyć własnym wizerunkiem Innosa. O co chodzi z tym drugim straganem? Ten cały Kandak zaczął robić taki szum o złotej nosy, że nie tylko klienci się tym zainteresowali, ale i konkurencja. Początkowo cieszyłem się z
Sprzedawałem więcej figurek w ciągu dnia niż przez ostatni tydzień. Ale pewnego razu pojawił się Groen ze swoim stoiskiem. Jak gdyby nigdy nic, zaczął sprzedawać dokładnie to samo co ja, twierdząc, że moje towary są podrabiane. Co gorsza, gdy dowiedział się skąd biorę swoje figurki, zaczął rozgłaszać, że nie jestem patriotą, bo nie pozwalam zarabiać obywatelom Archolos. On również ma pozwolenie od magów i urzędu? Dokładnie. Nie wiem jak do tego doszło, ale w przeciągu kilku dni zdobył wszystkie pozwolenia. Próbowałem porozmawiać o tym z magami, że jestem bezpodstawnie oczerniany. Obiecali przyjrzeć się tej sprawie. Jeśli w twoim sercu jest Innos, jeszcze wrócisz. Ładne stoisko sobie tutaj urządziłeś. Prawda, nie mam na co narzekać, ale to i tak dopiero początek. Planuję rozwinąć ten interes. Jeszcze kilka lat i moje posążki będą sprzedawane w całej Myrtanie. Czym różnią się twoje towary od tych sprzedawanych przez Mylora? Przyjacielu, czym one się nie różnią? Moje figurki są wykonywane jedynie ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, dobranych i przetworzonych przez najlepszych rzemieślników. Mylor opowiedział mi podobną historię. A czy wspomniał o tym, że wszyscy rzemieślnicy tworzący moje posążki pochodzą z Archolos i poprzez kupowanie moich produktów wspierasz lokalny handel? Mylor za to sprowadza te swoje podróbki niskiej jakości z Korinis czy innej portowej wiochy. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Dopiero co wyszły spod pióra samego Mateja. Zobaczmy. Trochę mnie to kosztowało, ale było warto. Dzięki nim mogę w pełni legalnie prowadzić stoisko na terenie miasta Archolos bez obaw, że ktoś z urażonymi uczuciami religijnymi rozkaże mi się wynieść. Lokalni rzemieślnicy. Masz kogoś konkretnego na myśli? Ja jestem od handlowania. Nie znam imion wszystkich osób, które wytwarzają moje towary. Doglądaniem dostaw, ze względu na swoje dobre kontakty z rzemieślnikami, zajmuje się Dima. Możesz z nią porozmawiać i zapytać o szczegóły. Nie mam nic do ukrycia, w przeciwieństwie do tego niepatriotycznego Mylora. Pamiętaj, Innos mi... Hej, ty. Tak? Niestety jestem zajęty. Niestety jestem.
Cześć, jak leci? Mam ręce pełne roboty, więc mów prędko, o co chodzi? Słyszałem, że pozyskujesz złote innosy dla Groena. Tak? A kto ci tak powiedział? Groen. No tak, wszystko jasne. Ten człowiek niczego nie potrafi zachować dla siebie. Staram się od jakiegoś czasu rozszerzyć swoją działalność, a handel tymi figurkami wydawał się bardzo opłacalny. Nikt nie wie dlaczego, ale nagle wszyscy zaczęli się nimi interesować. Musiałam znaleźć tylko kogoś, kto będzie mi je mógł dostarczyć w odpowiedniej cenie. Możesz się podzielić ze mną tą wiedzą? Taka wiedza swoje kosztuje. Nie mogę być jak Groen i ryzykować, że ktoś wygryzie mnie z interesu. Mogę chociaż wiedzieć, po co ci ta informacja? Powiedz mi po prostu, ile chcesz za te informacje. Widzę, że jest to dla ciebie bardzo ważne. Dobrze, nie będę cię w takim razie wypytywać. 100 sztuk złota, a ja podaję imię i miejsce. Nic więcej. Towar dostarcza mi Mures. Nie wiem jednak, gdzie go możesz znaleźć. Zawsze to on znajdował mnie lub porozumiewał się poprzez posłańca. To on dostarcza dla mnie złote i nosy. Nic więcej nie wiem. Jakby było mało problemów. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Chętnie.
pohandlujmy. Skąd ty to masz? Wiesz, gdzie są rozładowywane statki przewożące złote innosy? Jak pracuję tutaj 20 lat, tak nigdy nie widziałem statku ze złotymi innosami. Czasami ktoś posążek albo dwa ma przy sobie, jeśli go stać. Ale cały statek, takich rzeczy jeszcze u nas nie było. Ej, ty. Może ty coś wiesz o złotych innosach? Tylko tyle, że każda świnia z miasta teraz chce taką dla siebie. Powariowali wszyscy od tego dobrobytu. Prosty człowiek nie ma co jeść, a oni będą całe statki złotych figurek szukać. Słyszałem, że interesuje cię cały statek złotych innosów. Chciałem się tylko dowiedzieć, kto je sprowadza. Słyszałem, że są sprowadzane drogą morską. Oczywiście, że są. Z Warantu, z Nordmaru, z całej Myrtany. Mamy wszystkie, jakich możesz sobie zażyczyć. Właściwie to szukam pracy.
Słyszałem, że można nieźle sobie przy tym dorobić. Czyli chcesz ciosać. Ciosać? Ciosać figurki. Na początku, jak głupi, założyłem, że może chcesz je kupić. To jak, zainteresowany? Chętnie skorzystam. W takim razie idź do slumsów i szukaj chaty z małym paleniskiem i krzesłem przy wejściu. Zazwyczaj słychać przy niej odgłosy piłowania. Praca wre przez cały dzień. Tam znajdziesz szefa, on już zobaczy, czy się do czegoś nadajesz. Ryby sprzedam tanio. 20 sztuk złota za cały kosz. Daj te ryby. Ależ proszę bardzo. Te ryby śmierdzą. Co? To ryba, a nie kwiaty. Musi śmierdzieć. Smacznego. Wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońce przyświeca nam blask. Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie.
Moja głowa! Zabierz... Por... Ależ oczy... Ej, ty! Jak idzie praca? Całkiem sprawnie. Tu postukam młotkiem, tam coś przypiłuję, a potem czekam na wypłatę. Naprawdę nie mój mózg.
To mnie wcale nie dziwi. To ty jesteś Mures? Może, a co? Słyszałem, że szukasz ludzi do pracy. Może, a czemu pytasz? Szukam jakiegoś zajęcia, za coś trzeba w końcu żyć. Nawet jeśli szukam kogoś do pracy, przydasz mi się do czegoś? Jeśli powiesz mi, co mam robić, to z pewnością się coś znajdzie. Nie rozśmieszaj mnie! Wiesz, ilu takich obdartusów muszę spławiać? Pokaż mi, że potrafisz coś zrobić w drewnie, a ja już ocenię twoją przydatność. Jeśli nic nie potrafisz, to lepiej spadaj, albo moja banda się tobą zaopiekuje. Do swojej pracy potrzebujesz pewnie sporo drewna. A co cię to interesuje? Tak się składa, że od jakiegoś czasu współpracuję z Knutem i Drwalami. Mógłbym szepnąć mu słówko i może uda się wam zawrzeć korzystną umowę w sprawie dostaw drewna. Widzę, że masz głowę do interesu. Dam ci jedną szansę, bo jakieś doświadczenie z drewnem musisz mieć. Siadaj, zobaczymy, jak ci to wychodzi. Czyli wszystkie złote innosy są tak naprawdę drewniane? Są pozłacane. Kupujący oglądają złotego innoska z wierzchu. W ten sposób są po prostu dużo tańsze i każdy może sobie na nie pozwolić. W jaki sposób je pozłacasz? To już mój sekret. Gdybym zaczął go rozpowiadać, to w ciągu kilku dni straciłbym swój interes. Nie jest źle. Trochę poćwić i może uda się to komuś sprzedać. Masz tu klucz. Właź do środka, Mia powie ci co i jak. Mam dużo spraw. Siadaj i do pracy. Co mam robić? Żartujesz sobie? Siadaj i ciosaj innosy. Jeśli nie wykonasz dziennej normy, to nawet nie myśl ani o zapłacie, ani o przerwie. Ile złota otrzymam za jeden dzień? Dajemy ludziom zajęcie i schronienie nad głową, a ci jeszcze złota by chcieli. Przepracuj chociaż jeden dzień, to porozmawiamy o zapłacie. Ile wynosi dzienna norma? Większość pracowników jest w stanie wykonać 20 sztuk dziennie. Patrząc na ciebie, będę zadowolona, jeśli zrobisz chociaż 10. Zaczynasz? Czy mam zawołać chłopców? Dobrze, już dobrze.
czas na przerwę. Odpocznijcie chwilę i wracamy do pracy. To bardzo prawdopodobne. Mam dużo spraw na głowie. Mam dużo spraw. To było wiadomo od dawna. Zupełnie się z tobą zgadzam. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Koniec tego obijania. Wracać na stanowiska. Nie byłeś tak beznadziejny, jak początkowo przypuszczałam. Kilka z tych figurek może trafi nawet do pozłocenia. Proszę, oto twoja zapłata. Nie wiadomo już, komu można ufać. Mam dużo spraw na głowie. Każdemu jest ciężko. Jak to znosisz? Przez to będzie jeszcze więcej. Każdemu jest ciężko. Występować przeciwko boskiemu narodowi. Jak cicho. Kto opowiada takie rzeczy? Powinien był wiedzieć. Co? Mówiłeś, że nikt tutaj nie zagląda. Cóż, przynajmniej Cliff jest blisko.
Jesteś w końcu. Właśnie skończyliśmy rozmowę z Kandakiem, więc to czas, by rozmówić się z tobą. Coś się stało? Czy coś się stało? Przez to zamieszanie, które wywołaliście, połowa miasta mówi o Złotych Inosach. Już dawno prosiliśmy Kandaka, żeby zaprzestał tych działań, ale on wciągnął w swój obłęd kolejną osobę. Przez swoją nierozwagę naraziliście na straty materialne kupców oraz wprowadziliście zamieszanie wśród wiernych. Nie miałem złych intencji. Jesteś jeszcze młody, ale czas się w końcu nauczyć, że dobre intencje to nie wszystko. Nawet najlepsze zamiary mogą doprowadzić do tragicznych rezultatów. Wracając do sprawy Złotych Inosów, razem z resztą magów jeszcze raz przedyskutowaliśmy tę sprawę. Posążki te, naszym zdaniem, dają namiastkę bliskości Inosa dla nawet najbiedniejszych obywateli miasta i okolic. Dzięki temu ułatwiają szerzenie naszej wiary w tym dalekim zakątku królestwa. Postanowiliśmy pozostać wiernym naszej dotychczasowej decyzji i nie ingerować w handel Złotymi Inosami. Ale zwróciliśmy uwagę, jak niepokojący dla wielu mieszkańców, w tym przede wszystkim dla zasłużonego paladyna Kandaka, jest fakt, że posążki nie miały żadnego kontaktu z boską mocą naszego pana. Dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie wizerunki Inosa, zanim zostaną wprowadzone w obieg wśród kupców, będą uświęcane przez jednego z naszych braci w świątyni. Oczywiście za drobną opłatą, która przeznaczona zostanie na utrzymanie naszego zakonu. Są pewne informacje, które mogą sprawić, że zmienicie zdanie. Cisza! To nie jest dyskusja. Oczekujemy, że zarówno ty, jak i paladyn Kandak zaprzestaniecie wszelkiej działalności mającej utrudnić działanie straganów handlującymi Złotymi Inosami. W przeciwnym wypadku wyślemy odpowiedni list do twoich przełożonych, Kandaku. Oraz osobiście zwrócimy uwagę Roderichowi na twoją niesubordynację. Jeśli któryś z was będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące wiary i tutejszych zwyczajów, to zanim przywrócicie miasto do góry nogami, przyjdźcie do mnie. Tymczasem wracam do świątyni i wam także radzę się tam udać. I wam także radzę się tam udać, by przeprosić za wasze przewinienia. Chwila. Chyba nie wszystko poszło po twojej myśli. Nie wracajmy już do tego. Może opowiem ci chociaż, co udało mi się do tej pory odkryć. Nie! Nie mam zamiaru już więcej o tym słuchać. Wygląda na to, że musiałem fałszywie odczytać wolę Inosa. Może od początku nie chodziło o to, żeby pozbyć się handlarzy, tylko o to, by sprzedawane posążki były poświęcone? W takim wypadku rzeczywiście spełniłem rozkaz mojego pana i mogę w końcu odpocząć. To jak będzie z moją nagrodą? Wprawdzie nie udało ci się wywiązać z umowy i nie pozbyłeś się handlarzy, ale jestem pewny, że włożyłeś w tę sprawę sporo wysiłku. Ostatecznie zdołaliśmy przysłużyć się zarówno samemu Inosowi, jak i mieszkańcom wyspy. Oczywiście, jako szanowany przedstawiciel mojego zakonu, nie mogę w takiej sytuacji pozostawić cię bez nagrody. Nie mam przy sobie zbyt wiele złota, ale podczas swoich wypraw znalazłem niegdyś pewien cenny zwój. Raczej do niczego mi się już nie przyda. A kto wie, może tobie uratuje kiedyś życie. Chwila. Jak się mają sprawy? Ciągle jestem roztrzęsiony po sprawie z tymi tanimi posążkami. Muszę odnaleźć spokój.
Też sprzedajesz złote innosy? Coś mówiłeś? Wybacz, nie zauważyłem. Też sprzedajesz złote innosy? Tak, ale teraz nie mogę ci ich sprzedać. Jestem trochę zajęty. Mogę się tym zająć za kilka dni. Wróć wtedy do mnie. Możesz mi powiedzieć coś o sobie? A co tu wiele mówić? Mieszkam z moją kobietą i staram się jakoś zarobić na życie. Kiedyś próbowałem napisać powieść, ale straciłem wątek i postanowiłem to rzucić, a ówczesny dorobek spalić. Szkoda tylko, że teraz muszę zajmować się jakimś badziewiem do oszukiwania łatwowiernych obywateli. Te złote innosy kupują szczególnie młodzi ludzie. Pohandlujmy. Mogę się tym zająć za kilka dni. Wróć wtedy. Powiem ci jeszcze, że to miasto schodzi na psy. Gdy mój przodek projektował tutejsze kanały, wszystko było jakieś inne. Kanały miały wprowadzić Archolos w czas dobrobytu i czystości. Niestety mój przodek nie zdołał wywiązać się z terminów i ktoś inny doglądał ich budowę. Ostatecznie kanały stały się kryjówką typów spod ciemnej gwiazdy i wszelakiego rodzaju robactwa. Sama myśl o tym miejscu przeprawia mnie o dreszcze. Hej. Jak leci? A, to ty. Wkręciłeś się w temat innosów bardziej niż ktokolwiek, kogo wcześniej miałem okazję poznać. Jeśli w twoim sercu jest innos... A jednak cię mam! Chwila. Co nowego? Mam nadzieję, że przyszedłeś kupić posążek Innosa, a nie znowu pytać o moje papiery. Pamiętaj, Innos miłuje... Mam dużo spraw. Nie mów, że o tym nie wiesz.
już niczego nowego. Nic mnie już nie dziwiło, słuchał niewłaściwych ludzi. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Tak dalej być nie może. Wybacz, nie widziałeś może rybaka handlującego starymi rybami? Tak, mnie też oszukał. Ciebie też? Mój brat jest niereformowalny. Przepraszam cię za niego. Od rana chodzę i przepraszam ludzi, którzy dali się wrobić w jego świeże rybki. Daj te ryby, wyrzucę je. Weź to złoto. Nie zlikwiduje to zapachu, ale może nieco zrekompensuje ci to przeżycie. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Chwila. Niech ja go tylko znajdę. Niech żyje król! Hej! Jak leci? Tamte wydarzenia w kopalni były najciekawszą przygodą, jaką kiedykolwiek przeżyłem. Ale chyba i tak nie chcę powtórki. I po tym wszystkim zgnijesz w bagnie.